Dobry wieczór, Państwo. Jak zwykle bardzo wzruszony, że zechcieli Państwo wpuścić nas do swoich domów w ten przepiękny wieczór grudniowy. Za oknami może śnieg. Nie wiem, bo nagrywamy tę rozmowę jeszcze przed świętami, a nawet przed adwentem. Więc siłą rzeczy jeszcze nie mamy całego tego bagażu doświadczeń, który przyniósł tegoroczny adwent Państwu. Ale mamy inne doświadczenia, którymi dziś będziemy się dzielić. Naszym gościem jest dziś Mika Dunin. Niezwykła postać, osoba, która swoim. Sercem, piórem, doświadczeniem napisała rzecz, która może pomóc nam rozumieć chorobę, jaką jest alkoholizm. I myślę, że można też w tej książce, choć ciągle lektura jej przede mną, znaleźć tropy do wychodzenia z tego potężnego zniewolenia. Witam Pani Miko, bardzo ciepło. Dobrze wieczór. Dodajmy, że Mika Dunin to pseudonim artystyczny. No, też pomagający zachować tradycję anonimowości. Kim pani jest, tak najkrócej mówiąc? A co by pan chciał usłyszeć? Ja bym chciał usłyszeć prawdę. Jestem człowiekiem, jestem kobietą, jestem spokojną kobietą i jestem człowiekiem chyba spełnionym. Trzy lata temu nie przyszłoby mi do głowy, żeby coś takiego powiedzieć. Było to zdecydowanie poza moim zasięgiem i wyobrażeniem. No co stało wówczas na przeszkodzie, by pomyśleć o sobie, że jest pani człowiekiem spełnionym? Świat. Podły świat, który mi nie dawał tego, czego potrzebowałam i na co zasługiwałam. Mhm. Że ja robię tak wiele i różne rzeczy się nie udają mimo to, no to czyja to jest wina? No nie, przecież nie pani. Ja naprawdę bardzo ciężko pracowałam. Co było y, tym wydarzeniem sprzed trzech lat, co zmieniło ten sposób widzenia świata, a może siebie? Znowu musiałabym się cofnąć o kolejne lata. Proszę bardzo. E... Mamy tutaj tę zdolność, że podróże w czasie i przestrzeni. M może, są możliwe. Nie, są możliwe całkowicie. Nawet mm. wskazane. To nie, było, to nie było do końca tak, że, że ja obwiniałam świat trzy lata wstecz, mm -hmm. bo już miałam pewne pojęcie, że to we mnie coś też jest nie, nie tak, tylko nie, nie miałam rozwiązania. Rozpaczliwie przez jakieś 10 lat mm -hmm. albo i więcej. I jeszcze do tyłu szukałam tego rozwiązania. A co było mamy... zasupłane? Żeby tak spytam. Może Och, wszystko było zasupłane. Dobrze, to czyli co? Mamy rok 1999. Piękny rok. Prawda? No, dużo nadziei. Kolejny rok, w którym moje życie miało się dopiero zacząć. I w tym roku, w tym czasie, kiedy to moje życie miało się zacząć, okazało się, że ja jestem alkoholiczką. Ale I... kto to pani okazał? Najpierw okazało się, że, y, i to już świat mi okazywał, i ja sama sobie okazywałam, że, że jest dramatycznie, i jestem w miejscu, w którym w ogóle bym nie chciała być. Miałam dwadzieścia parę lat. Miałam już męża i dosyć duże dziecko, bo to się zdarzyło mi y, bardzo wcześnie. Miałam mnóstwo zapętleń i zasupłań, jak pan to celnie określił. Nie radziłam sobie ani ze sobą, ani ze światem, ani z życiem, ani z tym, y, z czym mogłabym sobie poradzić. Brałam się za rzeczy, za które brać się nie powinnam, bo, bo one nie należały do mnie. Mm -hmm. yy, próbowałam, próbowałam stać się szczęśliwa. No ale było wszystko. Był mąż, było dziecko, była praca, <grym> tak, to był były... talent, była uroda, była młodość. I to były chyba utrudnienia. Mimo, albo mimo tego wszystkiego, co dostałam, nie byłam w stanie być szczęśliwa. No, był bagaż bardzo trudny w postaci dramatycznego dzieciństwa. Jeszcze wtedy ten bagaż. Yy, był niezłym alibi mhm. y i wytłumaczeniem do tego, żeby, żeby cierpieć, żeby się urzalać. Ba bagaż mocno spakowany, czy też przeglądany od czasu do czasu? Y jeszcze wtedy y Pop dość zasuplany. ściśle spakowany, chociaż y nie ukrywany. Mhm. I kiedy to zasuplenie mhm. y już osiągnęło taki rozmiar, że jedynym wyjściem wydało mi się skończyć ze sobą, ale ja nie mogłam ze sobą skończyć, bo, bo się bałam i tego, co? Nawet co, tego. Tego co po, czy tego nie, samego nawet faktu. nie myślałam o tym. Ja, ja chyba chciałam żyć, tylko chciałam, żeby ktoś przyszedł i naprawił, a nie przychodził i nie naprawiał. Takim przypadkiem z rodzaju takich, w które nie wierzę, <laughs> że są przypadkami. Trafiłam do, do psychologa. Cierpiąca, drżąca, zrozpaczona. I ten psycholog powiedział, pani ma problem z alkoholem. I mi się to wydało tak w pewnym sensie fantastyczne, bo ja absolutnie nie uważałam, że mam problem z alkoholem. Jeżeli on mi powiedział, że ja mam po prostu przestać pić, zrozumiałam, okej, okay, przestanę pić, będzie okej okay, i, i będzie w porządku, nie będę już mhm. cierpiała, byłam w stanie to zrobić, bo naprawdę uważałam, że, że ja nie mam problemu z piciem. Że to akurat mogę zatrzymać. Tak, i okazało się, że ja to mogłam zatrzymać. Znaczy, ja jestem alkoholiczką, jestem uzależniona od alkoholu, ale to nie. Alkohol jest problemem. Problemem jest, z jakiego powodu alkoholik najpierw zaczyna sięgać po alkohol, żeby sobie poradzić. Wkręca się w to. Czyli to, o czym mówimy w czwartym kroku, jako istocie naszych błędów? Tak, bardziej jeszcze pustki, otchłani, czarnej dziury. To jest chyba. braku. Braku. Myślę sobie czasami, że to jest coś, co mają wszyscy ludzie. To jest miejsce, które trzeba czymś wartościowym i ważnym wypełnić jakąś siłą. Tylko, że Ludzie uzależnieni od różnych rzeczy, mhm. mają jakby bardziej, mają coś nie wiem, czy coś uszkodzone w tym mechanizmie, coś takiego, co powoduje, że ta czarna dziura zasysa mocniej, mhm. silniej, szybciej przerabia, i szybciej domaga się więcej. No i niestety mają zapełniać, który co prawda zapełnia w sposób niesz nieszczelny, znaczy szybko to wycieka, ale, ale mamy ten. Czy to hazard, czy, czy narkotyki, czy alkohol, czy seks niekontrolowany, czy obżarstwo i tak tym tą dziurę staramy się zapełnić. Też tak to widzę. I ten zapełniacz powoduje kolejne problemy. I jeszcze większy głód. Tak, okazało się, że mam już problem, mam coś, co mogę ogarnąć. I rzeczywiście, wybiegając trochę w przyszłość, ogarnęła pani powstrzymanie się od picia z miejsca? Tak. Brawo. Nie. <śmiech> <śmiech> to mnie <laughs> tylko utwierdziło... W... <laughs> że kontroluje. Tak, że ja mam władzę, że to ja mogę wszystkim zarządzać. Ja idę na terapię i ja się leczę. Ja się poddaję leczeniu, ale tak naprawdę to ja robię. I to spowodowało, że przez kolejne 11 lat doprowadziłam się do stanu, w którym po raz kolejny chciałam się pożegnać z życiem, dlatego, że nie widziałam sensu. Co? Robiłam mnóstwo różnych rzeczy, wyprostowałam, już, już nie miałam czego rzucać. Ja już rzuciłam wszystko w swoim życiu, naprawdę. I rzuciłam telewizję, rzuciłam mięso, papierosy, kawę, y, seks, wszystko. Mhm. Pracy nie. Pracy nie mogłam. Mhm. Dotarliśmy do miejsca trzy do, do miejsca lata wstecz, tak? Od dzisiaj. Mhm. Z tego miejsca to kolejne, kolejne cuda. Było już tak źle, nie było już po co sięgnąć, bo ja wykorzystałam wszystkie możliwości. Ale co było nie tak? Nie było sensu. No, nie było sensu. Mhm. Robiłam. W zasadzie miałam prawie wszystko mhm. i nadal nie widziałam sensu w życiu. Nie widziałam żadnego celu. Moje życie wyglądało tak, że szłam do pracy, wypełniałam różne y, zadania. Pracy atrakcyjnej, wymagającej inteligencji, wiedzy. K, y, tak, to wszystko wychodziło. Mhm. Y, zarabiałam pieniądze, kupowałam ładne przedmioty, spotykałam się ze znajomymi i dalej czułam pustkę. Mhm. I nie miałam pojęcia, y, co zrobić. Nie miałam pojęcia, gdzie się zwrócić. Y, już wykorzystałam naprawdę wszystko. Odpowiedzi na to, gdzie się zwrócić i skąd pomoc przyszła. Do pani Miki Dunin o tym za chwileczkę. W Radiu Warszawa na 106.2 w spotkaniu 12. Krok trwa. Ostatni w tym roku, chyba. Dzisiaj naszym gościem jest pisarka, dziennikarka Mika Dunin, autorka książki o, o tytule: Alkoholiczka. Alkoholiczka. Tym słowem także, no nie w, w pierwszych słowach audycji, ale przedstawiła się Pani y, parę minut temu. Jesteśmy w miejscu sprzed trzech lat, nie tak dawno wcale, w którym mimo trwania w abstynencji, y, sukcesów zawodowych, czuje się Pani y, no, rozpaczona. Y, pusta. Tak? Dobrze powiedziałem, że pusta. Strasznie pusta. Pusta. Co się dzieje trzy lata temu, że nagle to już jest, może mówimy o tym w czasie przeszłym? Dzieje się tak, że znowu przypadek, <laughs> znowu cudowny przypadek, sprawia, że e, natykam się na treści, które znam w pewien sposób, e, ale są one zupełnie czym innym, e, treści dotyczące rozwiązania jaki na problem alkoholizmu ma Wspólnota Anonimowych Alkoholików. Mhm. Ja to znałam doskonale. Sama próbowałam. Siądywała pani na mityngach przy świeczce wcześniej? No, ja, ja byłam, tak, tak, to, to był element mojego życia. Mhm. To nie było przesiadywanie, to, ja naprawdę bardzo y, poważnie do, do tego podchodziłam, bo chciałam żyć i chciałam wyzdrowieć. Mm -hmm. <laughs> Tylko, że nie, ja nie potrafiłam tego zastosować. Te treści, na które natrafiłam, y, mówiły o rozwiązaniu w sposób bardzo konkretny. Wiedziałam, co powinnam zrobić, dostałam instrukcję. Y, oczywiście to było tak, że y, Pojechałam w jakieś tam miejsca, spotkałam jakichś ludzi, zobaczyłam, usłyszałam, y, mogłam pomacać, y, zobaczyć ich życie, ale tak na serio, w domu, mm -hmm. nie przez dwie godziny. I bardzo zapragnęłam to mieć. Kto otworzył drzwi do tej y, namacalnej. Internet? <laughs> Internet, tak. <laughs> nie, ja to znalazłam w internecie, ale oczywiście później, y, mm -hmm. później w Realu spotkałam się z konkretnymi ludźmi. Chyba klasyczna droga, czyli y, no, klasyczna. W tak by się wydawało. Mhm. E, czyli osoba e, sponsora mhm. i realizacja programu za sponsorem. Pięknie. I co było najtrudniejsze w tym, że, żeby uwierzyć, że to dla pani? Bo miała pani wiedzowo to wszystko chyba poukładane, bo to nie, jeżeli pani mówi, że serio była na, w, w tej wspólnocie, w ogóle takie jest mi niezręcznie mówić do pani per pani, jeśli jesteśmy w, w, braćmi po, po nałogach i siostrami, ale już te, tego się trzymam. Pani Miko, no bo ta kartka, która chodzi na mitingu i czy, te czytane kroki, jeżeli są czytane długotrwale, to one siłą rzeczy jakoś zapadają i zaczynają troszkę nas przerabiać. Ja nie lubię mówienia, że ja przerobiłem program, wolę, żeby program przerabiał mnie. Ale co zadecydowało, że pani uznała, że potrzebuje Dodatkowego przewodnika. No, troszkę mnie przerobił. Mm -hmm. Może dlatego y, y, nie piłam i jakoś funkcjonowałam. Problemem było nie to, że ja czegoś nie wiedziałam. Mm -hmm. Problemem było to, co ja wiedziałam i co miałam w głowie. Bo wydawało mi się, że jestem bystra, mądra i inteligentna. A kiedy zaczęłam czytać lekturę, jaką mają anonimowi alkoholicy. Wielką Księgę czy 12 kroków? Wielką Księgę. Bardzo nie lubiłam tej książki, bo ona. <laughs> Bo ona obnażała, że pokazywała, że to, co ja o sobie myślałam, niekoniecznie chyba jest prawdą. Bo ja jej nie rozumiałam. Mhm. Znaczy, rozumiałam poszczególne słowa, ale nie potrafiłam wyciągnąć. Ta treść dla mnie y, nie znaczyła konkretnych rzeczy. Mhm. Była abstrakcją. Musiałam poczytać wielokrotnie. Ja naprawdę y, przeczytałam. Y, czytałam rozdziały po kilkanaście razy. Mhm. I wtedy byłam w stanie zobaczyć o co tam naprawdę chodzi, ale dopiero to do mnie dochodziło, kiedy przerozmawiałam, przegadałam to mm -hmm. ze sponsorem, mm -hmm. bo problemem było, były moje przekonania. Nie byłam w stanie poddać się tej uzdrawiającej mocy, no powiedzmy, programu, choć już uważam, że program jest tylko narzędziem. To tak, też tak, poważę. co innego, ale nie byłam w stanie się temu poddać bo ja nie rozumiałam nie rozumiałam o co chodzi przede wszystkim wydawało mi się że jest inaczej mhm. moje przekonania które ciągnęłam za sobą od lat od dzieciństwa były barierą mhm. największą barierą chyba było było moje poczucie że świat jest wrogi i nie mam żadnego oparcia żadnego sprzymierzeńca tak a bóg był 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 w pani życiu był bardzo um, Bóg był. Jaki? Trudny temat, um, bo Bóg był straszny. Mhm. Bóg był straszny. Nawet, bo miałam w swoim życiu taki, y, nawet nie epizod, to był długi okres, y, myślałam, że nawrócenia. Mhm. Y, bardzo intensywnego życia religijnego. I starałam się myśleć o Bogu i żyć w taki sposób, y, jaki był mi podany w czasie y, mojego uczestnictwa w tym życiu y, religijnym. Czyli? Y, że Bóg jest miłosierny, że mnie kocha, że z tym wszystkim. Mhm. I ja to powtarzałam, y, tylko że to, to się nie przebiło, y, to nie przykryło moich. Może inaczej, to, to był lukier, który przykrył moje przekonania. Mhm. Ale one cały czas były i te przekonania były silniejsze, miały większą władzę, bo, one, bo były dużo głębiej, i były wcześniejsze i, i bardzo zakorzenione. Mhm. To były właśnie tylko ładnie brzmiące słowa: Bóg mhm. jest miłością. W moim życiu nie był. Dopiero rozprawienie się z tymi przekonaniami y, mogło, y, dało miejsce na coś nowego. A fakty z mojego życia, to też było oglądanie mojego życia, pokazały, że, że jest siła. Że jest Bóg i On się mną opiekował. Nie zawsze w taki sposób, jaki ja sobie wyobrażałam, że ta opieka powinna wyglądać. Mhm, ale z pewnością też nie był sprawcą zła w Pani życiu. Nie, nigdy tak nie myślałam. Mhm. Myślałam raczej tak, że jeżeli coś mi się udaje, to jest wynik mojego sprytu. Natomiast jeżeli się nie udaje, to jest dopust. To mi dowalił po prostu. Mm -hmm. Rozpoczął się proces ma maszerowania przez 12 kroków z przewodnikiem, mm -hmm. mądrym, mm -hmm. alkoholikiem. Mm -hmm. Mm -hmm. I w wyniku tego procesu już na drugim kroku trzeba było zburzyć. Znaczy nie trzeba było, ale tak naprawdę dokonuje się odklamanie tego obrazu. Czyli ten, ta obraza Boga zaczyna być na nowo obrazem. Czy tak było u pani, że już wtedy zaczął się? to zaczęło... odzyskiwanie tej miłości. To był początek, mm -hmm. stary wizerunek zaczął pękać. To była śmieszna dosyć historia z moimi myślami na temat drugiego kroku, ponieważ ja taka wykształcona i obeznana, bo naprawdę dużo czasu poświęcałam i energii na poznawanie Boga i studiowanie różnych pism, byłam przekonana, że drugi krok będzie formalnością. Mm -hmm. Nie był. Nie było, bo właśnie okazało się, że, te, że duchowość programu AA nie jest religią. I co za tym idzie? Po prostu dowiedziałam się, co za tym idzie. Że ja nie muszę określać się w żadnej religii, muszę spojrzeć na wizerunek Boga, na ile to możliwe, poza moimi naleciałościami religijnymi. Mhm. I to był początek. I dzięki temu zaczęło się udawać. A punkt dojścia w tej relacji to, to co? Nie ma punktu dojścia. To mhm. Cały czas jest droga, i widzę, że to. Ja przyglądam się co jakiś czas i co jakieś pół roku, co rok, wygląda to inaczej. Mhm. Nie, staram się, nie staram się tego nazywać bardzo, yy, bardzo dokładnie, bo nie chcę też tego płoszyć. No, to też nie jest takie płochliwe. Ta moc odwieczna. Chodzi o mnie. <laughs> Rozumiem. To jest piękne, że w, w tych krokach drugim, trzecim, piątym, szóstym, siódmym, no na pewno bardzo dziewiątym, jeszcze bardziej jedenastym ciągle się o nas autorzy tego programu ja wierzę że to jest duch święty a nie człowiek ale powiedzmy autorzy tego programu pominają że weryfikuj tą relację znaczy ta relacja jest jakby ciągle mówiąc z angielska upgradeowana podwyższana pogłębiana szukaliśmy coraz większej więzi z bogiem prosząc jedynie o wiedzę jaka jest jego wola wobec nas i o siłę do spełnienia tej Ma... relacja zakłada współudział a to oznacza, ja muszę coś robić w kierunku bycia przez ogromną większość mojego życia. Ja po prostu byłam. To jest tak, jak dziecko i matka, i to dziecko jest, i ta matka jest i to jest taki byt y, pozaświadomy. Po mhm. prostu dzieje się. Dziecko może się obrażać na matkę, może się wściekać, ale, ale zawsze wyciągnie rękę i matka jest. Natomiast dorosła y, relacja zakłada w, współodpowiedzialność. Zaczęłam od tego, że musiałam określić, w co ja wierzę, określić granice, przynajmniej podstawowe tej siły wyższej. Słowa, które w AA, tak, myślę, że to są najważniejsze słowa, jakkolwiek go pojmujemy, ale jakkolwiek go pojmujemy, oznacza dla mnie, że nie byle jak, nie jakość, mhm. tylko że to jak muszę określić. I to było istotne. A żebym mogła określić, to muszę szukać. No on znalazł na łóżku szpitalnym i to w takiej sytuacji rzeczywistej, Kolejnego upadku. Właściwie nie, nie mam wątpliwości, że program wtedy zaczął powstawać. to Ta jego iluminacja, ta no zadziwiająca pewność, że jest ktoś ponad, kto się nim będzie chciał opiekować. Już się opiekuje, ale muszę mu na to pozwolić. To tak naprawdę spowodowało całkowitą rewolucję w sposobie myślenia, też komunikowania Billa. Ale jest dla nas niewątpliwie taką pokusą wejść przy tym jakkolwiek. Bo, bo też lubię to te, te słowo, chociaż wolę myśleć na ile go pojmuję, bo to jest bliższe jakby mojemu widzeniu yy, Pana Boga. Natomiast jest taka, takie niebezpieczeństwo, nie wiem, jeśli Pani go nie widzi, to też chętnie się usłyszę o tym. Bo chodzi o siłę wyższą od nas. Można pomyśleć, że zło, w którego osobową obecność też wierzę, nie wiem czy Pani również, ale też wierzę, jest też siłą wyższą ode mnie. Czy istnieje niebezpieczeństwo, że zgłębiając to jakkolwiek, trafię pod złe władania. Bo mhm. to, że jest siła większa, która jest moją przeciwnikiem, to doświadczałem tego w życiu. Mhm. I nie mówię, że dialogowałem strasznie, ale w sumie robiłem to, co chciała. Mhm. I, I teraz pytanie, czy idąc za tą siłą, jakkolwiek ją pojmuję, czy mo mogę znowu trafić do tamtej, czy, czy nie? Czy tutaj mam jakby bezpieczeństwo, że, że to w ogóle nie tam, nie jest autostrada do piekła, mhm. tylko mówiąc już te, tym językiem katolickim, tylko do nieba. Nie? Mhm. Przede wszystkim zwracać uwagę na innych ludzi. Mhm. Ja wierzę, że wysiłek związany z przekraczaniem własnych ograniczeń przekłada się na dobro. Mhm. To, buduje to, to buduje duchowość, pop jeżeli robię coś dla dobra innych ludzi. A to, co ja mam robić, to, to jest, ja mam powściągać swoje zapędy, swoje zachcianki i patrzeć, czy, czy ktoś inny nie potrzebuje pomocy. Mika Dunin jest dziś naszym gościem w programie 12 Krok w grudniu, czyli w miesiącu, w którym szczególnie przyglądamy się właśnie 12 Krokowi, który mówi o tym, że przebudzeni duchowo w wyniku tychże kroków nieśliśmy posłanie dalej. Do tych, którzy ciągle cierpią, więc dla tych, którzy ciągle cierpią teraz piosenka, dla tych wszystkich, którzy dziś szczęśliwie uradowani też, i za chwileczkę wracamy do naszego spotkania. Po raz trzeci i ostatni, już niestety. Mika Dunin, pisarka, dziennikarka autorka książki Alkoholiczka, którą polecamy poszukać. Przecież no teraz przez internet można śmiało, więc na pewno państwo znajdą. Yy, mamy yy, tak naprawdę przed sobą ostatnią prostą, żeby yy, no poznać panią, panie Miko, chociaż troszeczkę. Jako świadka programu. Czuje się pani świadkiem programu 12 Kroków? Ja nigdy w ten sposób nie myślałam o sobie. Bo to, są, to jest taka nomenklatura trochę... Yy, nie pani. Yy, nie moja. To tak brzmi na wysokim C. To nie dlatego nie jest moja nomenklatura, że ja się uchylam od, od odpowiedzialności, mhm. bo ja uważam, czy, że czy chcę, czy nie chcę, jestem wizytówką. Dla mhm. tych, którzy wiedzą, jak, kim byłam i kim jestem, jestem wizytówką czegoś. I za to biorę odpowiedzialność. Mówiła Pani o tym, że jeśli przekraczam, idę do drugiego, przekraczam siebie, by iść do drugiego, no to wtedy ta duchowość wzrasta. Czy znaczy ta. Jakby staje się pełniej człowieczy, tak już nadinterpretując nieco to, co pani powiedziała. Ale co z jak siebie samego? To jest ten moment, który w przykazaniu miłości jest bardzo intensywnie podkreślony. Że kochaj bliźniego jak siebie samego. Czy kocha pani Mika Dunin? Kiedyś doszło do bardzo gorącej dyskusji na warsztatach. To była kłótnia z obrazami wręcz, z urazami, prawie że ze łzami. A propos określenia kochać siebie. Staram się ostrożnie używać tego słowa, ponieważ wiem, ile takie sformułowanie może spowodować, jakie zrobić zamieszanie w moim życiu zrobiło. Nie byłam w stanie kochać siebie, bo nie rozumiałam i nie miałam pojęcia, co to znaczy miłość. Zaczynam siebie szanować i troszczyć się o siebie. Lubię siebie, tak. Proszę mi jeszcze powiedzieć o wstydzie. To jest taka naturalna bariera naturalna, bo wytworzona w naszej głowie w tym sensie naturalna przed yy, szukaniem pomocy. Ponieważ słucha nas sporo ludzi też takich, którzy nie sięgnęli jeszcze po pomoc. Mało tego, nie wierzą, że ta pomoc w ogóle jest możliwa. A trwają w różnych uzależnieniach bądź współuzależnieniach. Co spowodowało, że przełamała pani wstyd i poszła po pomoc? Kluczowe zawsze było cierpienie. Myślałam, że już dłużej nie wytrzymam. I to jest straszne, że ludzie muszą się doprowadzić, bo to nie jest tylko moje doświadczenie, że my musimy się doprowadzać do takiego stanu ostateczności, żeby sięgnąć po pomoc. Nie działały na mnie y, jakieś rady, czy wskazówki, czy y, rozmowy z, z przyjaciółmi, znajomymi. To do mnie w ogóle nie docierało. Czy przykład działał? Też nie. N nie o to chodzi. Y, czy pan y, y, bywał w miejscach, gdzie miał pan dobry przykład? Nie. No! Skąd brać przykład? Ustawiałam się tak, żeby nie widzieć, żeby nie kuło w oczy. Mhm. Nie da się tak. To mam wrażenie, że jedynym nauczycielem jest cierpienie. Niestety, to jest straszna prawda, ale, ale w moim przypadku tak właśnie było. Powiem pani, że straszna, ale ewangeliczna, jeśli już mówiąc z tych pozycji, które staram się tutaj też zaznaczyć, że przez krzyż do zmartwychwstania, a nie przez zmartwychwstanie na krzyż. Brocząc krwią, drżąc z bólu, jestem w stanie pokonać wstyd? Tak. Chyba boli mnie to bardzo, jak i boli mnie to też, kiedy, kiedy patrzę na innych ludzi. że Powiedzmy, że wszystko jest ok, jeszcze do tego momentu, kiedy cierpię tylko ja. Ale to nie jest prawda, że cierpiałam Nigdy tylko tak ja. Nigdy tak nie jest. I w ogóle mnie niestety nie, nie ruszał, to nie to słowo, nie powstrzymywał ból innych. Miałam poczucie winy oczywiście, widziałam to. Straszne jest na przykład to, że żony alkoholików nie widzą cierpienia swoich dzieci. I to nie jest w stanie y, ich obudzić. Dużym kawałkiem w tej całej historii z psychologiem, który powiedział, Pani ma problem, Pani musi przestać pić, to wtedy będzie wszystko okej, okay", było to, że ten psycholog wyciągnął kawałek mojego dzieciństwa, powiedział, Pani w tej chwili robi dokładnie to samo swojemu dziecku, co zrobili Pani rodzice. Mhm. I ja nie chciałam, żeby ono tak cierpiało. Nie twierdzę, że to był główny motyw. Nie. Ale uwierzyła mu Pani w ten. Tak. Ponieważ moje cierpienie wypływające również z, y, z przeszłości było ogromne. Nie chciałam być przyczyną jego cierpień, ale to chyba jest tak, że y, te cierpienia muszą się nawarstwić. Dno to nie jest po prostu jedno zdarzenie. Dno to jest suma y, kolejnych przykrych zdarzeń. Kończy się nasza audycja i kończy się rok. Czy ma pani też tak, że. Z nowym rokiem ma pani taką gotowość, do, żeby coś jeszcze pełnić, żeby coś nowego zacząć, czy, czy, czy nie ma? Tego? Ja od wielu, wielu lat, 1 stycznia robiłam bilans. Mhm. Znaczy robię. Mhm. Przez wiele lat robiłam bilans. Co mi się udało zrobić, ale też planowałam pewne rzeczy. I, i też odhaczałam, co, co się wypełniło. Trzy lata temu, robiąc taki bilans, uświadomiłam sobie, że to jest najlepszy rok w moim życiu. To był rok, kiedy, w którym... Zaczęłam robić program. Nie chodzi o samo robienie programu. Chodzi o to, co się y, zdarzyło pod jego wpływem, jakie nastąpiły że to działa, zmiany. Że to działa. Okazało się, że to działa i że to w, w moim prawie 40-letnim życiu to był najwspanialszy rok. A najfajniejsze było to, że y, kiedy robiłam coś takiego, ten sam bilans w następnym roku, to znowu to okazało się, że to rok. był najlepszy rok w moim życiu. I ten chyba też jest najlepszym rokiem w moim życiu. Pięknie. Ja nie szukam nowych y, wyzwań i planów, ponieważ one przychodzą same. Bardzo pani dziękuję i życzę najlepszego roku w tym roku. Pani, państwu. Dziękuję bardzo i życzę tego samego. Do zobaczenia, kochani. Niech to będzie cudowny sylwester, ale przede wszystkim niech ten rok będzie waszym rokiem ku pełni wolności. Kłaniam się. Dziś naszym gościem była Mika Dunin, pisarka, autorka książki Alkoholiczka, którą gorąco państwu rekomenduję. A już za tydzień uroczystość objawienia Pańskiego, popularnie zwana Świętym Trzech Króli. I na ten wieczór Trzech Króli Radio Warszawa przygotowuje inną niespodziankę dla Państwa, a my spotkamy się za dwa tygodnie, czyli dokładnie 13 stycznia. Już teraz zapraszam. Ruszamy znów pierwszym krokiem.